Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek i. <laughs> Co tu dużo mówić? Dziś ostatni odcinek o historii wraks. E, dzisiaj zakończymy, mam nadzieję, temat. Znaczy, nie mam nadziei, abym ja chciał, żeby to trwało długo, bo jest tu naprawdę soczyście, jest tu ciekawostkowo, ale. Mm, i tak właśnie właśnie dzisiaj zakończymy historię, będzie jeszcze jeden temat, będzie jeszcze jeden odcinek z podsumowaniem tego wszystkiego, co tam za rozpizdziuwa się stała. I wiecie, he 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 dziewiąty 69. He, he odcinek, he, he. E, A dzisiaj mamy 68. i zobaczmy jak to się wszystko zakończyło, posłuchajcie. Leżący na zachodnim skraju Cytadeli Bastion był ostatnim miejscem, w którym zdrajcy... Mogli jeszcze stawić 88. Armii Oblężniczej ostatni zupełnie desperacki opór. Pech chciał, że wcale nie musiało to oznaczać, że szturm będzie relatywnie łatwy i prosty. Jak do tej pory, wśród ruin znaleziono dziesiątki ciał upadłych Astartes, jednak nie było wśród nich Zufora. Wątpliwym było, że herszt łowców czaszek jakkolwiek mm, dogadał się z wyznawcami Nurgla, z którymi od dawna miał napieńku, po tym, kiedy bez cienia wątpliwości udzielili schronienia pewnemu żałosnemu workowi mięsa o imieniu Mamon, a to by się mm, zówor zdziwił, gdyby zobaczył Mamona w tamtym czasie, to znaczyło, że rzeźnik Wrax wraz z czymkolwiek, co pozostało z łowców, z łowców czaszek, uświęconych czy berserkerów ze skala Trax, zdołali uciec do zachodniego bastionu i tam właśnie potencjalnie oczekiwali na napastników. Alternatywnie, Herszt wraz ze swoimi ludźmi mogli uciec z planety poprzez portal osnowy, jednak rozwiązanie to było bardzo, delikatnie rzecz biorąc, ryzykowne. Stabilność portalu była jedną kwestią, jednak o wiele bardziej niepewnym aspektem było to, dokąd przeniesie on tych, którzy do niego wejdą, bowiem to zależało już wyłącznie od kaprysu Mrocznych Potęg, a w tym konkretnym przypadku Korna. Pan Rzezi nigdy nie stanowił sobą nadmiernego ucieleśnienia jakiejkolwiek racjonalności, więc nawet... Um, zaskarbiwszy sobie jego łaski, bezpiecznego przejścia, można było oczekiwać tak samo jak zachowania dziewictwa na imprezie um, i organizowanej przez kultystów slanesza, oba z możliwych do wybrania przez Zufora wariantów. Były więc e, złe Pla, e, plan więc plan były złe więc planujący atak na Bastion Lord Rex nijak nie mógł być pewien co tam spotka. Jeżeli upadli Astartes pozostaliby na miejscu czekała jego i szarych rycerzy bezwzględna walka z bezgranicznie popierdolonymi kornowymi berserkerami i resztą zuforowego Tałataństwa. W przypadku gdyby jednak Zufor i ekipa postanowili nawiać z wraks, e, Pytaniem było, co pozostawią na straży portalu, bo to, że coś pozostawią, było absolutnie pewne. Aby nieco ułatwić zadanie oddziałowi uderzeniowemu, Bastion został poddany bombardowaniu orbitalnemu, które ostatecznie obróciło większość znajdujących się na powierzchni budowli sterty tu i ówdzie zeszklonego gruzu. Ani szarzy rycerze, ani Hector Rex nie wiedzieli, że Zufor wybrał sztuczkę wznikanie. I od jakiegoś czasu jego i jego bandy na planecie już nie było. Lord Inkwizytor słusznie podejrzewał, że rzeźnik Zwrax zostawi za sobą jakieś paskudztwo. Zostawił, i to paskudztwo nie byle jakie. W ostatnim mocno żałosnym geście nakazał, aby czarnoksiężnicy uświęconych wykorzystali moc ofiar, jakie mimochodem składali kornowi gwardziści i Astartes, którzy w procesie oczyszczania cytadeli bez litości mordowali wszystko na swojej drodze. Mocy było na tyle, że na wieczną wartę do portalu udało się przykuć samego. Urake Azbaramela. Demoniczny książę był niegdyś człowiekiem, wybitnym wodzem, którego konnym armiom nikt nie był w stanie sprostać. Oficjalnie chyba nie zostało powiedziane, kim dokładnie za życia był Uraka. Zazwyczaj opinie są podzielone pomiędzy Attylą a Chinggis Khanem. Jak dla mnie najbardziej prawdopodobnym, to tu Grzegorz pisze, jak dla mnie najbardziej prawdopodobnym jest któryś z wielkich mongolskich wodzów, czyli Chinggis Khan, jego wnuk Batu Khan to ten, który, którego wojska doszły w 1241 roku pod Legnicę, albo Tamerlan, niezależnie od tego, kim uraka był za życia, po śmierci został uznany za godnego, by stanąć przed obliczem samego Boga Rzezi, Pana Rzezi, który zaoferował mu możliwość walki z jednym z krwiopijców. Propozycja była oczywiście z gatunku tych nie do odrzucenia, a w razie odmowy miał zostać zamieniony w pomiot chaosu. Uraka, czy to z braku sensownego wyboru czy z własnego szaleństwa, zaakceptował rzuconemu wyzwanie i do walki wybrał ogromny Berdysz. Upitoliwszy krwiopicowi łeb, uraka zadowolił Khorna na tyle, że ten wyniósł go do godności demonicznego księcia. Biorąc pod uwagę, jak bardzo krwiożerczy uraka był za życia, ciężko domyślać się, co kryje w jego, co kryje się w jego rogatym łbie w czterdziestym pierwszym milenium. W każdym razie. Uciekający z wrak, a może lepszym terminem byłoby spierdzielający z podkulonym ogonem, Zufor pozostawił na straży portalu przykutego doń na wieczność Urakę. Za swoim wodzem podążyły oczywiście wszystkie demony, należące do prowadzonej przez Urakę bandy łowców głów i marny los czekał kogokolwiek, kto by się zbliżył, wliczając w to sługi innych mrocznych potęg. Dość powiedzieć, że Uraka wraz ze swoją ekipą mieli problemy z dyscypliną i samokontrolą już w standardzie, natomiast w tamtej sytuacji. Wieczny wkurw uraki płonął wyjątkowo potężnym ogniem. Nie dość, że jakieś marne worki mięsa ośmieliły się zawracać mu dupę na lewo, to jeszcze w dodatku miały czelność przykuć go do, na wieki do jakiegoś cholernego portalu. W 411 jednostce 830 roku, 41 milenium, teleportaria Honor Armentum. Uh, uh, Honor Amentum po raz kolejny przebudziły się do życia, kondensatory zaczęły buczeć, ledwie radząc sobie ze zgromadzoną w nich mocą, Lord Rex i szarzy zajęli swoje miejsca na platformach, po czym wśród błękitnych błyskawic zniknęli, a powietrze popędziłoby wypełnić pozostałą po nich próżnię. Zespół uderzeniowy zmaterializował się na wraks z ogłuszającym hukiem rozepchniętego nagle powietrza, i zanim ktokolwiek zdążył zrobić coś więcej niż się rozejrzeć, bastion zaroił się od demonów, z których każdy na pancerzu nosił runy uraki. E e okazało się, że miażdżący ostrzał orbitalny był przydatny w dość niewielkim stopniu. Co prawda, wszystkie potencjalne schronienia zostały zrównane z Ziemią, jednak jakiekolwiek zmiękczenie obrońców okazało się zupełną fikcją. W materialnym świecie. Uwięziony był jedynie uraka, więc reszta jego bandy mogła spokojnie czekać w bezpiecznym miejscu. Demony, zamiast grzecznie dać się zmasakrować, zwyczajnie czekały na pograniczu im materium i rzeczywistości, by wykorzystując portal, zmaterializować się w odpowiednim momencie. Ten nadszedł, gdy w bastionie pojawili się szarzy rycerze. Szczęśliwie dla siebie ulubieni synowie imperatora, przybyli zupełnie niespodziewanie, więc zanim demony przyjęły fizyczną postać. Mieli ten bezcenny moment, aby się rozejrzeć i zorientować w sytuacji. Kilka uderzeń serca później, do tej pory cichy, jakby wymarły bastion, zamienił się w przedsionek piekła. Falująca masa krwiopuszczy, ogarów i niszczycieli wypełniła sobą każdą wolną przestrzeń, a każda niesiona rządzą mordu piekielna istota ze wszystkich sił pchała się w stronę potencjalnych ofiar. Traf chciał, że wśród gruzów, demony nie były w stanie wykorzystać przewagi liczebnej, jaką dysponowały. Zamiast zalać nieprzyjaciela ze wszystkich stron, musiały pchać się wąskimi przejściami i atakować tylko z jednego kierunku. Kolejnym problemem, przynajmniej dla demonów, był fakt, że szarzy rycerze trafili na przeciwnika, którego zwalczanie było przyczyną powołania ich zakonu. Fala potworności rozbiła się na ścianie ognia bolterów i dział psjonicznych, na te, którym jakoś udało się przedrzeć, czekali bracia ze spopielaczami i bronią Nemesis. W tym wszystkim szalał też lord Rex który Ariasem kładł demony niczym zboże. Od wypełniającej go mocy psionicznej jego oczy zamieniły się w oślepiająco białe kule, zaś otaczająca go aura nabrała potęgi zdolnej roznosić piekielne istoty na strzępy. W niedługim czasie napór demonów stracił na sile, a szarzy rycerze wyczuli, że przyszła pora na nich, idąc w zwartym szyku przedzierali się w kierunku, z którego dobiegała najmocniejsza sygnatura psioniczna, do leżących pod bastionem podziemi. Osiągnąwszy podziemny kompleks, zespół uderzeniowy pozostawił kilku braci do blokowania wejścia, po czym parł dalej, wybijając demony tylko tam, gdzie było to konieczne, do dalszego marszu bądź do zabezpieczenia własnych tyłów, a korytarze odchodzące od kierunku marszu głównej grupy były blokowane przez pojedynczych terminatorów. W końcu oddział brata kapitana Sterna dotarł do potężnej komnaty. Na jej drugim końcu złowrogo jarzył się portal prowadzący wprost do domeny Mrocznych Potęg. Jego widok był straszny, już sam w sobie, jednak o wiele straszniejszy był ten, który znajdował się obok. Dwukrotnie wyższy od krwiopuszcza, kilkukrotnie bardziej masywny, zakuty we wspaniały pancerz z brązu, stał sam uraka, który na widok nowych wrogów mocniej ścisnął dzierżony w pazurzastych łapach Berdysz. Łamek sekundy później ze zwinnością i szybkością przeczącą posturze, miotając przekleństwa, rzucił się wprost na sterna, licząc na szybkie zwycięstwo. Tym boleśniej zdziwił się, gdy przeciwnik zaatakował, zamiast grzecznie czekać na dekapitację. Brat kapitan Stern doskonale wiedział, że jest narzędziem najświętszego gniewu imperatora ludzkości, i właśnie ten gniew postanowił uwolnić. Moc przepłynęła przez każdą komórkę jego ciała, aby ostatecznie uformować oślepiająco jasną błyskawicę, która ugodziła urakę prosto w pierś i odrzuciła go do tyłu. Porażony demon, nawet jeśli został zraniony, tylko się otrząsnął i po raz kolejny rzucił się na niego, który. Na tego, który miał czelność zadać mu ból. Uraka wzniósł potężny berdyż i opuścił go, celując tak, aby rozpłatać Sterna jednym uderzeniem. Brat kapitan po raz kolejny okazał się zaskoczeniem dla swojego przeciwnika. Masywny pancerz Egis w niczym nie ograniczał mobilności i zwinności, znajdującego się wewnątrz Marin, więc ten półobrotem uniknął pędzącego ostrza, które uderzyło w ziemię, krusząc skałę i beton. Uraka! Albo był tak wkurwiony faktem, że został na wieczność przykuty do portalu, albo był pewien, że załatwi przeciwnika jednym uderzeniem, a może jedno i drugie. Włożył w cios zdecydowanie zbyt dużo siły, przez co wystawił się na uderzenie. Stern skwapliwie wykorzystał nadarzającą się okazję i ciął wprost w odsłoniętą pierś demona, jednak tylko po to, by przekonać się, że nie ma do czynienia z pierwszym lepszym popychlem. E, popychłem, e, popychłem pana rzezi czy popychadłem, e, popychłem, e, popychłem, bo szybciej. W kontakcie z płynącą przez brązowy pancerz energią demona wspaniałe ostrze mocy zwinęło się i odskoczyło. Zaskoczony Stern stracił koncentrację na tę jedną krytyczną sekundę. Tyle wystarczyło, by Uraka ponownie zaatakował. Znajdujący się na drugim końcu jego broni szpikulec wbił się w klatkę piersiową brata kapitana, przebijając jedno z jego serc. Stern zachwiał się na nogach, a na wyświetlaczu jego hełmu rozbłysł cały karnawał migających lampek okraszony kakofonią alarmów. Na szczęście okazało się, że wszystkie były fałszywe. Uderzenie demonicznego berdysza uszkodziło systemy monitorowania i podtrzymywania życia. Uraka w najmniejszym stopniu nie zamierzał odpuszczać, a już szczególnie kiedy poczuł świeżą krew. Po raz kolejny wzniósł berdysz nad głowę i wyprowadził cios, który nawet Startes wyprawiłby w podróż na łono imperatora. Ranny Stern zdołał się zastawić, ale organizm brata kapitana jeszcze nie zdołał w pełni opanować otrzymanych, e, chwilę wcześniej, otrzymanej wcześniej chwilę rany. A w obliczu utraty jednego z serc każda komórka w ciele Sterna rozpaczliwie walczyła o każdą cząsteczkę tlenu. Cios był tak potężny, że bez problemu zbił zastawę, a samego Sterna posłał na ziemię. Uraka, w geście triumfu, stanął nad powalonym szarym rycerzem i wzniósł swój berdyż, by złożyć panu rzezi w ofierze czaszkę brata kapitana. Skupiony na swojej ofierze, demon nie dostrzegł, że na miejsce dotarła kolejna grupa starte pod dowództwem justycariusza Ofii. Widząc, co się dzieje, Ofia i jego ludzie z miejsca otworzyli ogień do odrażającego stworzenia. Poświęcone, posrebrzone, nasycone mocą psioniczną bolty wbiły się w demona, odrzucając go od ofiary i szatkując jego pancerz. Zaskoczony i po raz kolejny zraniony Uraka potężnie ryknął i przyczaił się, by skoczyć na nowe ofiary, to kosztowało go jednak wszystko. Skupiwszy się na oddziale ofi Uraka zupełnie zlekceważył Sterna i to miało stać się jego zgubą. Brat kapitan zebrał ostatnie siły, jakie pozostały w jego sponiewieranym ciele, podniósł się i wyprowadził uderzenie na korpus demona, celując w jedną z dziur w pancerzu. Rozpalone do białości mocą psioniczną ostrze wgryzło się w piekielne cielsko, skruszyło żebra i przecięło kręgosłup bestii. Uraka zaryczał tak potężnie, że zatrząsł się cały podziemny kompleks, ale w sekundę później ryk zamilkł, jak ucięty nożem, i tylko jego echo odbijało się po korytarzach. Potężny wysiłek ostatecznie przytłoczył sponiewierany organizm z Msterna, który bez czucia osunął się na Ziemię i został odesłany na honor Amentum, gdzie zająć mieli się nim oczekujący w gotowości konsyliarze. Rozprawa z pozostałymi w podziemiach demonami z miejsca stała się niemal czystą formalnością. Pozbawione zwierzchnictwa, uraki powróciły do najprymitywniejszych instynktów, stając się podobnymi do zwierząt, które, biorąc pod uwagę pochodzenie, z miejsca rzuciły się sobie do gardeł. Pozbywszy się demonów, szarym rycerzom pozostało już tylko jedno: wzięcie miotełek i pozamiatanie całego burdelu czyli zamknięcie portalu. Połączona mocą psioniczną, Połączoną mocą psioniczną uderzyli, wnoszące przeklęte symbole kolumny podtrzymujące portal, przypominający gwałtowną burzę atak skruszył kolumny. A portal zapadł się ostatecznie, zamykając ostatnie stabilne połączenie wraks z Osnową. Oblężenie wraks dobiegło końca. W oficjalnej papierologii administratum koniec oblężenia przypadł na 414 jednostkę 830 roku 41. milenium, opasłe to miszcze, w którym rejestrowano przebieg całej wojny, począwszy od pierwszych wystrzelonych pocisków. Zostało zapieczętowane i wysłane do kwatery lorda militant obscurus. Tam zostało skopiowane dla potrzeb archiwum i wysłane na terre, gdzie liber wrak Obsidius zostało złożone w przepastnych centralnych archiwach administratum. I wszystkich przyjaciół, których kto żywych spamięta i których zmarłych pamięć pozostała święta, i ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem, a co widział i słyszał, w księgi umieściłem. I dotarliśmy do końca, do końca opowieści o oblężeniu wraks. W jeszcze jednym odcinku, jak jak już wcześniej wspomniałem, będzie podsumowanie wszystkiego, tak więc mam nadzieję, że za tydzień Grzegorz wysmaży. Nie wiem, jak on to robi, ale ja wstaję rano w niedzielę, a tu gdzieś druga, trzecia, czwarta nad ranem Grzegorz przesyła mi artykuł, tak więc mam nadzieję, że również za tydzień mi to wysmaży. Tak więc dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie. Jeśli ktoś nie chce słuchać kolejnego, znaczy ostatniego odcinka, czyli podsumowania wszystkich statystyk, to może zacząć od początku słuchać, jak to wszystko się zaczęło, jak to wszystko wyglądało. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobało i że do tej pory również Wam się podobało. Łapki w górę, bo chciałbym, żebyśmy zakończyli naprawdę z przytupem tę historię, a będą inne, mam nadzieję, że równie ciekawe. Trzymajcie się. I do następnego odcinka. Cześć. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.